To szkoła podstawowa w Bor w południowym Sudanie. Uczy się w niej 150 dzieci. Mają zajęcia z matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego i lokalnego języka dinka. Ale tak jak na całym świecie, najwięcej frajdy sprawia im gra w piłkę i wspólne zabawy. Niestety bardzo często te dzieci nie kończą lekcji. Nie mają wody, a przy 50 stopniach nie sposób wysiedzieć w szkolnych ławkach. Dyrektor wprawdzie przynosi codziennie z najbliższej studni baniak z 20 litrami wody, ale starcza on jedynie na kilka godzin. Dzieciaki muszą wrócić do domu, napić się i odpocząć. Wiele z nich już nie wraca na zajęcia, bo do szkoły mają kilka kilometrów na piechotę. Studnia dla Południa to inicjatywa, dzięki której PAH wybuduje studnię dla tej szkoły. Zapraszam polskie szkoły do udziału w akcji Studnia dla Południa.